konsekwentnie realizujemy tą nową strategię realizacji postojów remontowych w rafinerii. Ten postój w roku 2021 był po raz pierwszy postojem częściowym, obejmującym 30% instalacji produkcyjnych. I mogę powiedzieć po tym pierwszym doświadczeniu, że ta idea się sprawdza. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ten postój w 2021 roku był realizowany w bardzo trudnych czasach pandemii i związanych z tym szeregu problemów organizacyjnych i operacyjnych. Również kłopotów z dostawą materiałów i części zamiennych, pamiętamy jakie były problemy, jak również z kontraktacją usług. Postój w 2021 zakończył się pełnym sukcesem, co z perspektywy dnia dzisiejszego mogę powiedzieć, że w dużej mierze zawdzięczamy to właśnie temu, że był to ograniczony zakres i można było lepiej się do tego przygotować w tak trudnej sytuacji jak czas pandemii. Przede wszystkim decydując się o wdrożeniu w rafinerii tej strategii skupiliśmy się na ograniczeniu ryzyka projektowego. Przede wszystkim ograniczenia ryzyka niespełnienia podstawowych parametrów tego megaprojektu, jakim jest postój remontowy, czyli ograniczenia ryzyka niedotrzymania terminu, niewykonania zaplanowanego zakresu, nie zmieszczenia się w założonym terminie, jak i budżecie, jak również niewykonania zaplanowanych prac bezpiecznie. Kolejnym argumentem, który przyświecał tej idei, było utrzymanie ciągłości produkcji paliw w czasie postoju remontowego. Oczywiście w ograniczonym zakresie. I trzeci, równie ważny, jeżeli nie najważniejszy element, to podniesienie stopnia zarządzalności tym projektem. Co się pod tym hasłem kryje? Przede wszystkim podniesienie stopnia nadzoru nad realizacją prac w czasie postoju remontowego, jak również podniesienie stopnia szczegółowości kontroli urządzeń po to, żeby zapewnić ich bezpieczną i niezawodną pracę w ciągu kolejnych 5 lat po postoju remontowym.